się na służbę. Logan Cappuccino, numer odznaki 1. Federalny oddział sąsiedzkiej straży. Witam serdecznie. Dobre, dobre. Melduję się na służbę. Jak coś, jestem w gotowości na miejscu dzisiaj 8 godzin. Tutaj mój numer telefonu. A jakby pan miał jakieś problemy, czy wzywał wsparcia, albo jakieś info potrzebował, jestem na miejscu, jestem pod telefonem cały czas, panie szeregowy. Dobra, dobra. W kontakcie, dziękuję. Do zobaczenia. W kontakcie, w kontakcie. Jasne. Witam serdecznie, jestem już na służbie, jak coś, chłopaki. Tak, pan. Wizytóweczkę podaję. Logan Cappuccino, numer znaki 1, FSS, Federalna Straż Sąsiedzka. Melduję się na służbę. Jakby jakiś problem na mieście, albo będę potrzebował jednostek wsparcia, będę się odzywał. Ewentualnie vice versa, proszę do mnie pisać, jakby potrzebował pan jakiejś informacji. Do widzenia. Dobra. Niego dnia. Okej, jest kolejny gościu. Trzeba przepytać całe miasto. Czy coś nie widzieli podejrzanego? Nie było mnie 2 dni. Zajmowałem się jakimś cholernym, normalnym życiem. Witam serdecznie. Witam, witam. Logan Cappuccino, numer znaki 1, Federalna Straż Sąsiedzka. Witam serdecznie. A mogę proszę pana dowód? Czy pan, czy pan z Federalny, z Policji, okej? Nie, 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 nie z Policji. Nie z Policji? Nie, nie, proszę bardzo. Sergio Minetti. Tak, panu kojarzę. Licencja na broń, widzę, że pana bez znanych w tych klimatach. Co pana sprowadza dzisiaj na wyspę? A wyjebali mnie z roboty. Jak to? Co się stało? Opowiadaj, no, bratku. Wypierdolili mnie z mechaników. O kurde, za co? A nie wiem. Przychodzę. Jak to nie wiem, na pewno to jakiś przyjeżdżam, przyjeżdżam dzisiaj i mówią: o, po co żeś przyjeżdżać? Nie masz po co przychodzić, nie masz po co wracać. Może cię nie było, może puszczałeś godziny, stary, da się to jakoś wyjaśnić, stary, z wszystkiego da się wyjść. Jeśli ci zależy, pokażesz to, oni to zauważą i masz chęć zmiany, no to stary, jesteś w dobrej drodze. Chyba, że masz wyjebundę. Nie, no mam już wyjebane chyba w tym robotę. No to może szukasz lepszej roboty, stary, może chcesz pomóc miastu w inny sposób, wiesz, naprawienie samochodów to jedno, ale strzeżenie porządku, pomaganie obywatelom, to jest coś więcej niż kasa i 8 godzin w robocie. To jest idea, to już jest walka o wyższe cele, bratku. No, w sumie. No, no poczekaj, chociaż do pogadania z jednym gościem i za chwilę się do ciebie będę, poczekaj. Dobra, spoko. Gdzieś coś? Kurwa, nie mogę. A nic, nieważne, nie mam łapówek, nie wziąłem łapówek ze sobą. Dobra, nieistotne. Słuchaj, prowadzę teraz taką grupę wsparcia. FSS, Federalna Straż Sąsiedzka. Poszukujemy ludzi, którzy chcą po prostu zainwestować swój czas w obronę miasta, w ochronę miasta. I to nie jest jednostka, wie pan, powołana przez burmistrza czy przez miasto. Jest to taka inicjatywa ludu. O cholera, no to, to już taka, tak. Nie jesteśmy niestety wspierani finansowo. Nasze finanse polegają na jakby poborze mandatów czy opłat, kaucji, kar. Dla obywateli, tak? Za występki. A wie pan, ja tu mam jakieś zaskórniaczki, nie? To ten budżet to nie problem. Mam jakieś... No i to mi się podoba. Słuchaj, masz jakąś broń? A, no masz broń, bo masz licencję. No, no. Ej, a możesz mi kupić klamkę? Bo słuchaj, ja posługuję się na razie paralizatorem operacyjnym. Chodź. No ale wiesz, że co chodzi z kasą jest problem, bo ja mam tylko przy sobie... Poczekaj. $5000, ale może skołuję więcej na takie melinie. Mam taką melinę żuli. Nalatuję ją co tydzień i tam zawsze mają jakąś kasę. Może tam pojedziemy moim radiowozem, za mną. To sekunda, to ja wezmę Passata, odłożę tylko mojego. Dobra, to wiesz co, możemy skoczyć twoim Passatem i tu odwiedzimy, nie? Benzyna, kurwa, wiesz, nie zając. Ta. Czy zając właśnie, bo ucieknie, dobra. To pojedziemy twoim Passatem, tak będzie taniej. Kurwa, te zamki się pierdolą. Czasem się pierdzielą. Uzbrojenie to podstawa, tak? Żeby pomagać miastu. Tak jest, tak jest. Polecimy w dzielnicę Balasów. Jest to dość niebezpieczna dzielnica, więc bądź mi w gotowości tego gnata. Ja to mam. On odbezpieczony jest cały czas. Trzeba uważać, często nas atakują w tamtych rejonach. Akurat. I najwięcej interwencji w mieście to właśnie w tamtym sektorze. Jest to sektor X. Sektor przypału. Wieczne strzelaniny. Dragi, odbiory, przemyty, roboty w kurwę, no to, a ludzi no mało. To, no to trzeba. Ludzi trzeba ubywa, wiesz o co chodzi. To musi być to. Ma być pierdolnięcie, wiesz, ma być... co ja ci powiem, nieprzewidywalność. Kurwa jebana! No niestety nie mam radiowozu, nie mam sygnalizacji, nie mam jak go zatrzymać. Jeździ, kurwa. Jeżdżą, zaremeją. I przez żywopłot pewnie przeskoczy, no. Tak, no. Oczywiście. Ja to się wkurwiłem,
Tyle siedziałem na tym mechaniku, chwilę człowieka nie było i chuj, wszystko w pizdu. A właśnie, bo trzeba być jednak systematyczny w tym, co się robi. Bycie dobrym to już standard. Tak, każdy jest dobry. A systematyka to już jest jakby, wiesz, tutaj? Flota. Tak, tu po prawej możesz jechać. Zaparkuj tu furę i poczekaj chwilę. Tak. Jest jeszcze papierocha za aerem, dobra? Nie. Yeah. Wstąpić do naszej straży, czyli przejść takie pierwsze szkolenie na strażnika, level 1. Może jest ono taką akcję wstępną, właśnie tu na rejony balasów. Mamy dzisiaj zawinięcie gościa, Biały Rysiek się nazywa. Jest to taki podboss, można powiedzieć, boss drugiej kategorii w świecie balasów, w kategorii kryminalistyki. Mamy go zawinąć na komendę, ewentualnie odstrzelić, jeśli będzie stawiał opór. Może być tam nawet 3, 2, a nawet 9. To są takie, wiesz, nie do końca wiadomo, co tam na nas będzie czekać, więc potrzebujemy klamek. Dobra. Kamizelkę kuloodporną masz? Jak dostaniesz na przykład? Żeby się nie przekręcić? No to mogę mieć. Okay. Marcin, nie ma to jak dobrze rozpoczęty dzień. Koń zwalony, śniadanie zjedzone. Stream od Parisa. Żyć nie umierać. 5 złotych. Dzięki, Waleciku. Dobra, tutaj ten amunition shop. Dobra, trzymaj tą forsę. Masz tą torbę. Jaką chcesz tam, MK2 czy...? MK2, tak. Najlepsze wszystko, co tam jest, nie? Za 40 koła to się da. To masz od razu? O, 30 amunicji. Czekaj. No i kurwa, jest Givera. No to jeszcze... Skitraj to, dobra, dzięki. O kurwa, sorry, mordziu. Dobra, chuj, czekaj. Uchylisz się, drugą i nie będzie widać. O nie, zawiesił się. Czekaj. Wychodzę, dobra, różne rzeczy się dzieją. Chodzi. Chuj w tą szybę. Dobra. Spuścisz tam po drugiej stronie swoją i będzie git. Się nie skapnie. To gdzie teraz? Teraz pod komendę, trzeba się pokręcić, pozbierać informacje, żeby nie było na mieście. Ale poczekaj, ty się z kimś w ogóle bujesz, z jakimiś mafiozami? Nie. Nic, solo wszystko, nic nie ma. Papieru na siebie żadnego nie ma, papieru. W życiu. Jedyne, z kim się bujałem, to chwilę tam, kurwa, z tymi mechanikami. Ale to dosłownie chwilę. A to umiesz naprawiać fury? Umiesz naprawiać fury, czy... okej. Okay. Tuningowo, to naprawiać. Czy nie zabrali ci jakby prawa wykonywania zawodu? Nie, teraz już mi zabrali. A, no to kurwa mać. No bo tu tak pod moją furę. Akurat tak się składa, że zamontowałem w niej czujniki, które zbierają informacje. Mikrofoniki małe. Fura konfidencka. Confident Petrol. No to już jest wyższa technologia za mną. No, dobra. Dobry. Siema, małpa? Kurwa, małpa, co tu robisz? Halo? Małpa? Co gość się obudził? To małpa. Komendant drugiego stopnia. On jest waszym agentem federalnym? Nie. Ha? Jestem agentem federalnym, co jest, kurwa? Ale nie FIB. Federalna Straż Sąsiedzka, Logan Kapuczyn, numer 2-1. Co jest grane? Co ci potrzeba? Potrzebuję informacji na temat FIB. FIB? Ale tak. Co ty jesteś? Co ty bez koszulki śmigasz w jakichś portkach? O co chodzi? Nie wyglądasz poważnego gościa, stary. Pod przykrywką. Jestem redaktorem Knut Times. Dziennikarzyna, papla jakaś, tak? W robocie odwalone, papla, więc cały dzień. Co chcesz wiedzieć, nagle powiadomi, no wiesz, trochę się zrobić w sensie federalnym. FIB, MSI. I mam nadzieję, że będzie ciekawie i kupa śmiechu. Pozdro 5 złotych. Miejsca, gdzie przetrzymują ludzi. No takie informacje nie są w tym. Jedno znalazłem, ale muszę więcej znaleźć. Co? Znalazłeś jakieś miejsce? Chodź na boczek. No. To jeszcze raz, że co? No znalazłem miejsce, gdzie przetrzymują podejrzanych. Podejrzanych przetrzymują gdzie? Możesz opisać to miejsce, gdzie ono jest dokładnie? Możesz mi je wskazać na przykład na GPS-ie? Możemy tam pojechać teraz? Możemy. Domek na drzewie.
Domek na drzewie? Dobra, ruszajmy. Masz brykę? Czy pojedziemy moim radiowozem? No, kurierem jadę, to możemy... Kurierem nie, pojedziemy Passatem, dawaj, chodź. Minetti, mamy trop. Jedziemy na pierwszą akcję. Dobra. Nie gadajmy tu za dużo, ściany mają uszy. Zajadę, tylko się przejedziemy, tylko się przebiorę, dobra? Ale myślę, gumę. Gość ma informację na temat tajnego miejsca, gdzie FBI zatrzymują gości. O cholera. Dom na drzewie podobno. Dobra, ogarniemy to. Na luźno. Mówisz, że od kiedy zbierasz te informacje? Jak trafiłeś w ogóle na to miejsce? Od 2 dni. No, jeżeli obywatele się skarżą, że są przytrzymywani bez powodu za nich, są torturowani, bici... Co ty gadasz? No to nie, no tak. El, mordziu, trzeba zainterweniować. Słuchaj, tropy tych skurwysynów... A najlepsze jest to, że nic, że w żaden sposób nie współpracują z LSPD. Tylko o, wszystko kurwa. Sobie. FBI, tak? Czyli oddzielna jednostka, słuchaj... Chłopaka zatrzymali za 20 gram mety i zamiast go wpisać do kartoteki, usadzić tam, nie wiem, na 20-30 miesięcy, to oni go, kurwa, do lasu wywożą. I mówisz, że znasz to miejsce. Okej. Okay. Próbuję rozgryźć tą szajkę od 3 dni. Ale ani tropu. To możemy połączyć siły. No, jak się nazywasz? Mówisz, że jesteś dziennikarzyną? Józef, kurier. To nie jest, nie masz jakiegoś nazwiska? To jest tylko Józef? Dali ci dowód na Józef? Okej, okay, Józef. Józef Kito. Ty, cofnij mi. Wiem. Masz licencję na broń? Wszyscy macie licencję na broń? No proste. No proste, że tak. Kurwa, tylko ja jak miałem. Dziennikarz śledczy bez licencji? Dawaj, dziennikarzyna śledczy? Możemy trafić na trop czegoś większego, możemy rozpracować szajkę FBI i policji, kurwa, do środka. Wysadzimy, kurwa, to gówno, w pizdu. Proste, że tak. No to, kurwa, walimy tam ich, kurwa. Ale spokojnie. Dobra, dziennikarzu, śledczy Józefie. Idziemy dobra, na miejsce, pierwsze miejsce podejrzane, mamy aparaty? Pan siądzie z przodu, ja siądę z tyłu. Ten. Minę, ty potrzebujesz munduru. Z kamerami nie ma. Potrzebujesz munduru. No to trzeba się przebrać. A dopiero jako z dziennikarzem śledczym odbędziemy pierwszą misję. Dobra. Okej, wezmę notes, poczekajcie, potrzebuję. O, cholera. O, gangsterska fura, hm? Gangsterzy. Nie, no już czasu na takie małe pryszcze. Co? Później się ten zajmie. Urus czy Maserati? Urus, to. U Maserati wczoraj widziałem jakiś gang kobiet. Dobra, mówisz, że domek na drzewie. Mówisz, że domek... I tam przytrzymywali chłopa, tak? No tak mi powiedział. To jest tam, gdzie jest zaznaczone? A może ty jesteś z FIB i jedziesz mnie odjebać teraz? Nie jestem żadnego FIB, gościu. Okej, pomyślmy. Bo to jest temat taki, że... Śliska sprawa, mówię, że śliska ryba. Ze straży sąsiedzkiej, to raczej chodzi o dobro obywateli. Federalnej straży sąsiedzkiej. No, ale ze straży sąsiedzkiej, no. Tak. Chodzi o dobro. Nie, bo słuchaj, są różne podziały straży sąsiedzkich na wyspie. My jesteśmy federalnym, najsilniejszy. Mamy. To założymy. Ja nie działam w masę. Stań, ja jestem na służbie, gościu. Chcesz stanąć? Ale jak tam są kamery w tym... Wyjebane mam to, stary. Wyjebane. Prowadzę śledztwo, kurwa. No to dobra, to wjeżdżaj, to wjeżdżaj. No, tak, no tak, to wjeżdżaj. Gdzie ten domek? Gdzie ten domek? No po prawej masz za drzewami. Jest! Tyson 3 hybryda 18, potrzebuję wsparcia. Kamery są, rzeczywiście, miał rację. Tyson 3, eskapada Tyson, chodź szybko. Wysiadaj, kurwa, formacja Diament za mną, sprawdzamy to miejsce. Kamera, deaktywuję kurwę. Wjeżdżamy. Gaśnica na dole. Osłaniamy wchodzę bez klamki. No dobra, dawaj. Wszyscy kurwa na ziemię. Aha, wszystko, tak jak myślałem. Czysto. Ale tu komendant trofea. Kurwa jakieś trofea trzyma. Chodźcie na dole. Beaver Bash Ranger. Okej. Okay. Maskę zdejmij, żeby szybko nie wyjechać. Jebane, ma w tym maski. Okej. Wow, dubel tuwa z XII wieku. Coś niesamowitego. No i zobacz, ale chrobry czwarty napierdalają z konia. Okej, okay, mamy dowody, rób zdjęcia, świeżak. Mamy to. Ja zrobię telefonem. Dobra, mamy to. Ja też zrobię zdjęcia telefonem, ponagrywam te filmiki. Mojego Insta. Ogama cappuccino. Grube, co? Gruby temat. Okej, okay, jest gruby temat, jeszcze tu foteczki. Okej. Okay. Gościu, no, dałeś, masz podpuchę, stary. Coś już wiemy.
That's right. That's right. Spierdalam. Dlaczego? Co? Bo nie, no nic nie jedzie. No kurwa, nie słyszysz? Wiecie, co nie. Jest zajebiste u Parisa, jedziemy, że każdy widz ma jakiś... Daj mi machę, machę zdejmuj, bo tak to chuj. Podpowiadając mu, co ma robić. Spokojnie, mam interwencję. Ja to wyjaśnię, spokojnie, nie uciekajcie. Poczekajcie, zapalmy sobie szluga, ale luzik, stary. Spierdasz przed sami gościu, przed ziomeczkami. Otwórz pojazd. Winny ucieka, mam interwencję, stary. Prowadzę Wydział Federalny FBI. Zamknięty czy otwarty? Tak. No, możesz poczekać. Kurwa, na miejscu zdarzenia, zabezpiecz jeszcze jakieś ślady. Wyciągniesz mnie z auta? Tak, wyciągniesz z auta. Tylko żeby to nie wyglądało, że go porywamy, spokojnie. Podjadą i tyle. Jak coś to się zamyśliłeś? Myślisz sobie jak o czymś? Pieniądz weź, ja to załatwię. No to jest, nie wiem, te zamki to się... Zobacz teraz, czy możesz. Trzeba go wyciągnąć za chwilę. Pogadam z oficerem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co to się dzieje? Logo Cappuccino FSS, mieliśmy interwencję. Dostaliśmy zgłoszenie, że w tym domku przetrzymujemy jakiegoś gościa. Do końca nie wiemy, o co chodziło. Mieliśmy interwencję po prostu. Wydaje mi się, że to jest jakaś poszlaka w większej układance, którą próbujemy ułożyć. A kto strzelał? Została kamera unieszkodliwiona. Tu kolega ma zezwolenie na broń. Użyłem, żeby unieszkodliwić kamerę, żeby wejść do tego budynku. Mogę państwu pokazać. Z nami jest dziennikarz śledczy Joseph. Ja nazywam się Logan Cappuccino, FSS, Federalna Straż Sąsiedzka numer Zaki 1. Służę od 4 dni. To jest mój na razie giermek, taki gość, który uczy go. Wiecie, mamy braki w służbach. No nieistotne, mamy interwencję. Jak chcesz, to możecie mu pomóc. Chcę zbadać to miejsce jeszcze raz. Dobry. Mam pytanie. Który z panów tutaj z LSPD jest najwyższy stopnia? No aktualnie ja. A mogę z panem chwilę zamienić słowo? Zapraszam na bok. Rozumiem, że dostaliście zgłoszenie oddany strzał, tak? GPS namierzył pewnie huk w okolicy. Rozumiem, tak spodziewaliśmy się tego, tylko chcieliśmy na was poczekać, żeby wyjaśnić całą interwencję i całe zajście. Panie. Żeby nie robić kurwa papierologii z syfu i w aktach kurwa niepotrzebnych komplikacji. Których sam nienawidzę, papierologia. A my w biurze to staramy dwie osoby oddzielne babeczki od tego, żeby układały te wszystkie sprawy i sortowały tych rabusi, kurwa, gwałcicieli. Ojebany syf. A u was co tam? Dobrze, że do was zdobywa tam. Widzę, że jednostka Marshall. Mocne uderzenie, mocne pierdolnięcie. Dokładnie. No, my też próbujemy właśnie zaskoczenia. Element zaskoczenia to jest jakby nasz... Konik? To się mówi tak? Nasz konik? Konik. Bła. Wszystko tylko dla obywateli. Z A tak wracając, nie wiecie, może o takiej sytuacji, że kogo przetrzymywali tutaj kogoś, jakiegoś, nie wiem, gościa, co zhadrował metą i FBI go zawinęło i zamiast mu dać karę, to przetrzymywali go tutaj? Nie wiecie coś o tym? Nie. To o tym nie wiem, oni w sumie sami samoistnie sobie działają. Okej, właśnie, oni są jakby sami, tak, powtarzasz się, czyli tak. Jest kolejna poszlaka. Znaczy to jest, chodzi o to, że oni mają... Jakby swój wydział, tak? Oni są ponad swój policją, wydział, nad wydział, policją są. Wydział. Czy czuje się pan jakby bezużyteczny w skali nie, tego, co czemu? Się dzieje? No bo skoro czemu? Pana wszystkie działania są i tak jakby no pod FBI, a powinny być na równo, powinniście działać wspólnie? Nie czuję się żaden. Okej, jasne. Jak trzeba, to im się przekazuje osobę, która jest w coś zamieszana. No to oni sobie działają, bo to ich jest wydział. Okej, fajnie. Ale myślisz, że chyba wykraczają poza swoje kompetencje czasem, albo nadużywają siły? Chcę to sprawdzić. Nie chcę, żeby to robił się syf w naszych, wie pan, funkcjach. Nie pan, gdybym wiedział, co oni robią, to bym musiał być w ich jednostce. Okej, jasne. Chyba, że obywatel, który wyjdzie, cokolwiek powie. Ale ci obywatele wychodzą jakby, wiesz, olśni, w sensie jacyś zaślepieni, nic nie pamiętają, jakby, wiesz, po ciężkich dragach. Myślę, że FBI coś im podaje. Może Bagnia, widać, Kajza. Że mnie nie słuchałeś. Ha? Widać, że mnie nie do końca słuchałeś. Ej, to ci nie do końca słuchają. To później ci opowiem, nie będę tu teraz... A ty, śledczy, dobra, się nie wpierdalaj, robię śledztwo, ty. Okej, panowie, no ja właśnie mam materiał dla ciebie. Ta? Okej. No dobra, panowie, my będziemy spadać. I jak coś to się widzimy, żeby nasze drogi się przecinały w jak najbezpieczniejszych miejscach, nie na zabójstwach, bo to najgorsze, to może spotkać. Tak. Zobaczyska, spadaj, dziennikarz. Do widzenia. Prowadź Minetti. To jest. Pierwsze śledztwo za tobą, dobra, siedzisz z przodu, dziennikarzu. Może wy...
Sergiu, musisz ubrać mundur. Bo to nie wy, bo wiesz, pierwsza akcja twoja, ale żeby to wyglądało profesjonalnie, musisz mieć umundurowanie. Mam specjalne kody do szafy, które ci podam. Pojedziemy do najbliższego sklepu Pepco. W Pepco są nasze mundury. Słuchaj, dziennikarzu, co masz? Jakie masz informacje? No mam nagranie, zeznanie świadka. Co? Zamknij szybki. Okay. Dobra. Okej. Okay. I ani mrumrumy nie, ty kurwa. Nikomu. No, słuchaj. No. Jest. Mam nagranie gościa, którego wczoraj zatrzymali. Wbili do niego do chałupy z łóżka, z kobietą wyciągnęli. Co ty pierdolisz? Że chałupę, łóżko testował. No, on to wszystko, wiesz, na kamerze. I dlatego on mi pokazał tą miejscówkę. Kumam. No i wczoraj jeszcze też obywatelkę zgarnęli za rzekome obywatelstwo. Okej. To jest gruba sprawa. Okej, czyli sobie chłopak... samowolka. A teraz pytam funkcjonariusza, czy mają cokolwiek w kartotece na tego gościa. Mam jego nazwisko, tego co mi odpowiadał wczoraj. Mhm. Nic kurwa nie ma. Czysta kartoteka. Chłop jest... nie istnieje dla policji. Więc czysty jak łza. Wszystko zaczyna się lepić, kurwa. Gluta, wodzi kupa. Bo chłop miał 20 mety, a ci go kurwa zgarniają do domku na drzewie. Robią statystyki i wydaje mi się, że czekamy na pozwolenie na jakąś grubszą akcję, na jakieś grubsze odbicie. Mm-hmm. Dobra, przebieraj się, chodź za mną. Dziennikarze na nas zostań, popilnuj fury. Mundury Pepco są w specjalnych oznakowanych skrzynkach. Ja ci muszę podać kody specjalne. Pierwszy kod t-shirt 15. Mm-hmm. Następnie tam masz taką kłódkę, na niej tłów 132. Tu 132 musisz szukać. Otworzy ci się następna skrzynka ze spodniami i tam tylko musisz podać 24. Mhm. Następnie buty są w schowku 51. Tak jest. Istotnym elementem jest łańcuch, który ma numer 133 w kartotece. 133. Dobra, bo to chwilę zajmie. Tak jest. I czapka 113. To łatwo zapamiętać. Dobra. Ale łańcuch jest bardzo ważny. I musisz sobie tam ręce później zmienić. Mhm. No ale już wyglądasz poważnie. 133. No i kurwa, ochroniarz sąsiedzkiej straży. Elegancko, czekam na zewnątrz. Zjemnij sobie łapy. Mhm. A, i spodnie 113. Spodnie sobie ustawisz kolor, zmień sobie kolor nich tam. Chyba na trójkę. Taki granatowy, żeby do koszulki pasował. Czapka 113. Dobra, kolega wskoczył w umundurowanie. Niestety mamy straszne braki w kadrach. Goście powypierdalani. No teraz wszyscy, nie? W każdym. Słyszałem, że ze szpitala pozwalniali, mechaników pozwalniali. I grunt to wiedzieć, co się dzieje na mieście. Czemu małpa do mnie nie dzwoni, kurwa? A to od kiedy ta wasza jednostka funkcjonuje? Bo tak słyszałem cokolwiek, znaczy, ale to znaczy, nic więcej. Tak, w spekulacjach, w kuluarach działaliśmy już pół roku, a normalnie 4 dni jesteśmy oficjalnie zarejestrowani. Widzisz, jak widzisz, z policją jestem dogadany. Ty, jest. A, na plecach nie masz... właśnie, tam trzeba kurwa ustawić ten jebany. Już ci mówię, ho. Poczekaj jeszcze, dziennikarzyno. Tak, nie masz, widzisz, wziąłeś koszulkę dla tych, padawanów, czyli wstępnych tutaj. Dodatki 9. Przed sklepem mianuje się pierwszym naszym stopnia. Strażnikiem Federalnej Straży Sąsiedzkiej, kurwa. Sergio Minetti, salut. Od dzisiaj zostaliśmy mianowanym pierwszego stopnia Strażnikiem Federalnej Straży Sąsiedzkiej. Co się wiąże z pełnieniem obowiązku strzeżenia porządku obywateli, tak utrzymywania klauzuli kontraktu strażnika. Tak jest. Mundur też się wiąże z tym, że będą ci ludzie obrażać, będą ciebie pluć, będą cię wyzywać, będą cię poniżać, ale to tylko pokazuje twoją stalową gardę, jaką trzymasz i w jakiej zbroi chodzisz. My się wczoraj widzieliśmy wieczorem. Tak jest. Więc przygotuj się na wyzwiska, ale szykuj się na wielką dumę. Tak już przestań z tym salutem i git. Siema, tutaj jest Federalny Strażnik Sąsiedzki Małpa. Witam serdecznie. General Małpa, mundurowanie są dzisiaj potrzebne, mamy ciężką akcję, wszystko powiem ci na bazie, a to jest dziennikarz śledczy Józef, który witam będzie naszym kluczem do wszystkiego. No mam pytanie, my się wczoraj widzieliśmy pod komendą, nie? My? No. No możliwe, no. W nocy, wieczorem. No. I co?
ty kojarzysz tych gości, co tam ze mną rozmawiali, czy przypadkiem stałeś koło nich? Słuchaj, jak to z federalnymi. Federalni zawijają chłopów na jakieś nielegalne miejsce i przetrzymują ich tam. Byliśmy tam przed chwilą, była też policja, która też potwierdza nasze zeznania, w sensie nasze spekulacje. Czuję, że jest kurwa grubsze gówno, mordziu. I chcemy to wyjaśnić. Dziennikarz ma filmy, informacje. Wejdziemy do środka organizacji Bye Bye i wysadzimy ją w pizdu. A teraz to spierdalajmy. Ja jestem na tak, jestem na tak. No ale wiecie co trzeba, bo najłatwiej to jest się podłożyć im. Z dragami i wpaść. A są teraz agenci tak. Na mieście? Nie ma, nie ma. Musimy przemyśleć, zrobimy prowokację, kurwa. Jak, ty nigdy, kurwa, nie wiesz, kiedy oni są. Ale nie, no teraz... Na bazę lecimy? Ale, tak, na bazę. Zrobimy prowokację i jeszcze skoczymy po moją multiple. Zrobimy no to, federalną zasadzkę. Sprowokujemy akcję FIBY, będziemy mieć GPS-a w skarpecie, kogoś zawiedą na chatę, a my go cyk, bach, kurwa. Mamy kamery, wszystko, elegancko. Rozjebiemy dzisiaj FIBY. Bardzo dobrze. Kurwa, dopiero wstąpiłem i już gruba akcja, to mi się podoba. Spokojnie, Sergio, jeszcze wiele zawodów cię będzie czekać. Tutaj dobra. Czasami w pierdol wyłapujemy od gangsterów kilka razy pod rząd. Pieniędzy nie ma, czasu na spłatę wszystkie, ale trzeba walecznym być, kurwa, i dzielnym. Tak jest. Zatrzymasz się przy sklepie, tu, po lewej? Przy All Nation? Co, chcesz klamę kupić? Nie, no muszę zobaczyć jedną rzecz. Spoko, mordzie. Dawaj. Ty w ogóle, małpa, słuchaj, wiesz, że goście mają licencję na broń? George też będzie miał za to. Ja cię kręcę, ale się podziało. No mi nie przybiją na razie jej, jeszcze muszę odczekać chwilę, bo mam ja wyroki. Jestem poszukiwany. To gites. Ale George w ogóle zdał egzamin na licencję za pierwszym razem. Właśnie słyszałem, coś Eddie mi opowiadał, że był psychologa, że to ogarnął wszystko. Poważnie, tak, udało mu się tak, zdać za pierwszym razem, test. No. Ja no tak ledwo trochę mu podpowiadaliśmy, ale zdał. No bo George ma taką aparycję artysty, wiesz, on w codziennym życiu kurwa nawala, ale jak potrzeba coś ogarnąć, jakiś obraz namalować, to on wchodzi na piedestały, na same wyżyny i odpierdala jakieś cudotwórstwo. Teraz musi tydzień być spokojny, żeby otrzymać tą licencję. No on będzie spokojny, bo chyba dwa dni temu z nim gadałem, czy wczoraj z nim gadałem przez telefon, że będzie miał problemy z wjazdem na wyspę, że zalali mu tam drogi i nie może dojechać, kurwa. No. Jakiś, że internet nawet odcięło w tej jego miejscowości, nawet nie ma jak z nim na FaceTime pogadać. Nie ma na mailie nawet internetu? No, za dobrą opłatę to psycholodzy dają wsteczną datą te licencje. To idzie, no to, ja to, dzień nie, dwa to samo. Poważnie? No. Tak. A jest psycholog na... Tylko nie ma psychologa na wyspie. Dobra, nieistotne, prowadźmy śledztwo, pakujmy się na bazę i po ale multiple. To trzeba wiedzieć z kim gadać. No, koń chyba jechał BMW. Kurwa jebana. Kurwa, na chuj zamykasz jak stoi i pilnuje? Kurwa, zamknięte znowu. Kurwa, no i nice. Tyle. Dobra, nam bazę. A nie po multiple? A, po multiple, przepraszam, wszystko mi się zaczyna mieszać. To multiple wasz ten? Radiowóz? Tak. No, jest to jednostka kontrolna, jednostka zwiadowcza Falcon 1, na multipli robiona. W sensie buda jest od multipli, ale wnętrze to jest wyrywane z jakiegoś Mustanga GT czy coś w tym stylu. Na podwójnej osi, moment obrotowy tam 400. 90 koni mechanicznych. 1.4 w turbo dieslu. Na bazę? Tak. Dobra, to ja uciekam. W razie czego to dzwońcie do mnie, jak ty. Coś mnie nie będę wam przeszkadzał. Okej, okay, ale słuchaj, myślałem, że będziesz jeszcze nam pomagał, że masz jakieś informacje. Nie masz więcej jakichś miejscówek, które można zbadać? Nie no, miejscówkę to mam jedną. Dobra, razie, słuchaj, no, to się rozglądaj. Masz mój numer telefonu? No, chyba mam. Nie, to, nie mam. No to lepiej sobie zapisz. Bo to będzie teraz najważniejsze. Mam twój numer, tylko wyślij... No to nie, wyślij mi SMS-a, będzie najlepiej. Spadajmy stąd, bo jest za ciasno. Jakiś gruby pies chyba. Są agenci. Spokojnie, spadajmy na razie stąd. O, popakuj się do... To jest twój model? Tak, no. A, ja okay. Jadę tam, gdzie wiesz, tam gdzie mieliśmy. Czekaj, nie naciskaj, bo rozjebiesz. Kurwa, no i rozjebałem sobie szybę. Normalnie. Dobry. No, zrywna. Multiplayer jest, no. Jest zrobiony rozrząd, więc naprawdę to jest potężna sprawa. Potężna fura. Kurwa. Dobra, nic nie stało. Mam pancerz robiony na przodzie, więc jest elegancko. Wzmacniany zderzak. Bardzo dobrze. Obity kewlarem. O kurwa. Easy. Kręci się w głowie? Trochę się zawiesiło. A mi w ogóle, bo bagniaka zajerałem. Ty. No. Bo bagniaku ci się nie kręci wyłbie, jak uderzysz. A
ty mówisz, że mechanikiem jesteś, to furę byś naprawił. Masz jakieś naprawki? No właśnie wszystko mi zapierdolili. A nie, mam na to. Tak jest, dobra, a słuchaj, dało się zarobić na tym mechaniku w ogóle jakąś kasę? No jest tak, no. Tylko że problem jest taki, że tam było strasznie dużo tych mechaników, wiesz? Aha. I wszyscy się bili, żeby jakieś zgłoszenia dostać. Piłeś coś, Logan? Co robiłem? Piłeś coś? Nic nie piłem, a co? Bo to ja tak prowadzi, jakbyś najebany był. Nie. Po prostu ona ma takie skręty dziwne. Nie robiliśmy tych wahaczy i tak się dziwnie ona buje. Dobra, nieważne. O cholera. Słuchaj, małpa, jest rozkmina, że psiarskie ci FIBI, czyli ci najwyżsi stopniem, oni chyba, wiesz, za swoje kompetencje wykraczają. Już porwania ludzi robią. Powiem ci tak, mnie złapali raz agenci, miałem dragi, brudny hajs i mnie tylko zabrali dragi i mnie puścili bez żadnego wyroku. Ty, a oni też dostają powiadomienia na przykład jak handlujesz tak, dragami? Tak, dostają, no. Ciężka jest ta jednostka podobno, że oni działają już tak, że długa broni strzelają od kopa. Mam numer do tego Alcatrasa. Może on by nam coś pomógł, on jest w tym FIBI, może on wie coś o tym. Może to nie wszyscy tak nadwyrężają te, w sensie wykraczają poza kompetencje. Weź trochę marihuany i tak dalej. Ja właśnie chciałem próbować, muszę spróbować schować i wyciągnąć jeszcze raz, bo no coś mi się popsuło. Czyli na zbiórkę koksu, tak? Na przeróbkę koksu? Na przeróbkę koksu i mety, zobaczymy czy coś tam się wyprawia, ale nie... Tak, można już w ogóle koks sprzedawać. Czy koks to można zbierać nawet jak nie ma psów? I sprawdźmy, czy można sprzedawać jeszcze tutaj. Zagadajmy do jakiegoś obywatela. Tam może jakiś ochroniarz będzie, albo portier. Na pewno tu się kręcą. Robotnicy mają przerwę chyba, bo dochodzi 6:00. Tam zaraz będą wychodzić do zakładu tutaj. Uwaga. Dziennikarz śledczy dostarczył nam pewne informacje. Wydaje mi się, że można już to podłączyć pod zorganizowaną grupę przestępczą. Bo to nie jest jednostka policyjna, to jest zorganizowana grupa przestępcza. Panoszą się za bardzo. To jest największa mafia. Na bombach? No, możesz trąbnąć tutaj, że podjechaliśmy. Dobra, sprawdźmy to miejsce. FSS! Podchodzimy do pierwszego wodowania. Wszyscy na glebę! Nie ma, czysto. 018-37, czysto. Właśnie. Logan. Tak? I który, jaki mam numer odznaki? Na razie nie masz odznaki, na razie jesteś, to trzeba sporo przeżyć na służbie. Dobra. Napakuj się. Na stażu jesteś. Dobra. Jesteś stażystą Federalnej Straży Sąsiedzkiej. Sprawdźmy jakieś inne podejrzane miejscówki. Może metę? Albo tam gdzie się przelapia, jaranie robi, o. Bo tam to do nikogo na pewno nie będzie, ale możemy jechać. I pamiętaj, jak będzie jakiś przechodzień, warto go zapytać. A jakąś luksusową usługę, czy nie jest zainteresowany, tu zaczynam się już chodniki. Tutaj też to prostytutki stoją na winku. O tej godzinie już chyba ich nie będzie. Chociaż najwytrwalsze mogą tu jeszcze stąpać po ziemi. Tak, po prawej. Okej, sprawdźmy. Kurwa, dawno tu nie byłem. Dawaj. Uważajcie, mogą się czaić wszędzie, nawet na kurwa wentylatorach mogą wisić, jak pająki zajebane. 037 do 42, czysto. Na miejscówkę, czysto. Sprawdzę jeszcze laptopa. Czysto. Wycofujemy się, spadamy stąd. Teraz na zbiórkę jarania. Bądźcie czujni. Czysto. Ha? Wszystko okej? Okay? Spadamy stąd. Jeszcze przeróbkę mety możemy zahaczyć. Okej, tak, przeróbka mety, a potem sprawdzimy zbiórkę jarania. Bądźcie czujni, o, nie ma krówek? Jest krówki? Nie ma krówki. Zero 18 do 47, ruszamy w patrol. Przyjąłem, jem kanapkę z wędliną. Cerki nie upierdolą. Okej. Okay.
To miasto jest paskudne. Dzieciaki do szkoły, a dyleży wychodzą na ulicę. To się nikt, tylko kogoś mogą odpalić. Nie wiadomo, czy nie nasz, kurwa. Mordziu? My się nie... Gdzie? Dziennikarzyna mówi, że trzeba z nim się kontaktować. Informacje mu dostarczyć. Dziennikarzyna jest w porządku, będzie naszymi oczami w mieście. O. Uwaga, O, boczwórny przez na czerwonym. No, na pobocze, przyjaciół nie kupiłem, dlatego nie sprzedam. Zakręcony jak spirala Andromeda. Ty cienki flamaster jak gruba kreda. Szczerze wyjebane w to, ile płyce sprzedasz. Latam se jak Francuz, Emanuel Szedal. Wyjebane we wszystko, wyjebałem wszystkich w przedbiegach. On du trois, on du trois. 69, rozjebałby się tu na psach.